Fundusz Wsparcia Kultury miał być kołem ratunkowym dla artystów, którzy stracili źródła dochodu w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii. Lista tych, którym przyznano wsparcie finansowe, została opublikowana w listopadzie 2020 roku, ale wywołała taką falę krytyki, że ówczesny minister kultury zlecił ponowną weryfikację wniosków, mimo że przepisy tego nie przewidywały. Ostatecznie, w zdecydowanej większości przypadków przyznaną wcześniej kwotę obniżono o kilka. A maksymalnie nawet o ponad 40%, ale nowej listy nie opublikowano do dziś. NIK ustaliła podczas kontroli, że ponad 365 milionów złotych trafiło do 2111 beneficjentów w funduszy i że podczas przydzielania i rozliczania wsparcia doszło do nieprawidłowości. Nie określono choćby wpływu oceny merytorycznej sporządzonej przez ekspertów na wysokość przyznanej pomocy. Pełną weryfikację procesu oceny wniosków o przyznanie wsparcia uniemożliwił unik brak odpowiedniej archiwizacji dokumentów oraz danych przetwarzanych w systemach informatycznych.